Po wyborach, już jako nowy poseł, znaczy poseł nowej partii, ale nadal z Krakowa, był pan posłem Platformy. Ciekawi mnie to, Platforma była przedstawiana jako partia trzech tenorów na początku, oprócz Donalda Tuska, Olechowski i Płażyński wspomniani. Jak to się stało, że w czasie tej kadencji zrobiło się tak, że został tylko jeden tenor? Pan to obserwował? Jak pan to widział, że to się dokonywało? No to jakby z grubsza wiadomo, znaczy to nie jest niczym zaskakującym. Każdy z tych przypadków miał swoją własną historię, bo to nie tylko Olechowski i Płażyński, ale potem także nowi tenorzy, czyli Gilowska i Okita. Tak, prawda? No tak, tak też. To jest ta sama historia. Więc tenor i sopran. Albo tenor i sopran, dokładnie, tak, tak. Ma pan rację. Duet w każdym razie. Więc Tusk jest ludożercą. Nie wiem, czy pan wie o tym. W gruncie rzeczy każdy człowiek, który wchodzi do jego pokoju, powinien się mieć na baczności, dlatego że Tusk w każdej chwili może wyjąć nóż, widelec i zjeść. A w jaki sposób w takim razie skonsumował tamtych dwóch? No każdego inaczej, no. To długie opowieści, tego się nie da tak prosto opowiedzieć, wie pan. No to jest, wykańczanie ludzi jest najbardziej tajemnym, najbardziej brzydkim, ale zarazem jednym z najważniejszych elementów w ogóle wszelakiej polityki od czasu jej istnienia. Cały sukces Tuska polega na tym, że on jest mistrzem wykańczania ludzi. I to jest umiejętność, która w dzisiejszej polityce ma takie samo duże znaczenie, jak miała kiedyś w bardzo dawnych czasach. W lepszym stylu, ale podobnym ludożercą jest Merkel. Ona też zawdzięcza swój sukces w Niemczech absolutnemu ludożerstwu, prawda? To znaczy, a z kolei nie umiał ludożercą być na przykład David Cameron. Tak, prawda? Zupełnie nie, tak, tak. Merkel wykończyła w Hadecji wszystkich najbardziej wartościowych ludzi, jacy tam byli, prawda? Od Merca po Redgena, prawda? Więc wszystkich, którzy mogli ją przerastać w jakikolwiek sposób. Więc tego typu talenty, to moim przekonaniem Tusk jest lepszy od niej, prawda? Jeszcze bardziej, dlatego że komary latają. Tak. Dlatego, że Tusk ma pewien poziom, że tak powiedzieć, braku zahamowań i immoralizmu, który pozwala mu robić rzeczy dowolne zupełnie dla wykończenia ludzi. No, więc podałby pan jakąś historię, sytuację, wie pan, z tamtych lat? To może nie bezpośrednio na ten temat, ale opowiem panu inną rzecz z tym związaną. Mianowicie Maciej Płażyński był przewodniczącym Platformy. Tak. Był przewodniczącym partii i był przewodniczącym jej klubu parlamentarnego. Tak. Czyli miał w ręku wszystkie istotne instrumenty kierowania tą partią. Tusk był jego chyba zastępcą czy kimś takim, prawda? Natomiast w klubie nie odgrywał żadnej roli, zresztą praca parlamentarna nigdy Tuska nie interesowała, bo to jest praca wymagająca pewnej wiedzy, kompetencji, czasu, poświęcenia i tak dalej, więc on się w gruncie rzeczy w pracę parlamentarną nigdy nie angażował, tylko raczej w intrygę polityczną i w intrygę personalną. Pewnego dnia Maciej Płażyński, zupełnie deus ex machina, ogłasza, że odchodzi z Platformy, będąc jej przewodniczącym i przewodniczącym jej klubu parlamentarnego. To mniej więcej tak wygląda, jakby dzisiaj Jarosław Kaczyński wystąpił za chwilę na konferencji prasowej i powiedział: z dniem dzisiejszym opuszczam Prawo i Sprawiedliwość i więcej z tą partią nie chcę mieć nic do czynienia. To jest dokładnie taka sytuacja. Tego dnia, kiedy on to zrobił, on zniknął. Ja dzwoniłem do niego, pamiętam, dość uparcie, bo to było dla mnie, nie wiedziałem o tym, że on to zrobi, byłem wstrząśnięty tym faktem. Dzwoniłem się do niego na drugi dzień chyba, jeśli dobrze pamiętam dopiero. I udało mi się namówić go do tego, żeby nie zamykał się kompletnie przed ludźmi, tylko żeby się ze mną umówił. I się ze mną umówił, zjedliśmy jakąś kolację gdzieś w Warszawie w jakiejś knajpie. Ja mówię: Maciek, możesz mi to wytłumaczyć? Ja nic nie rozumiem. I to właśnie jest ta anegdotka. A Płażyński mi na to mówi: słuchaj, nie jestem w stanie ci tego opowiedzieć. To jest, z nimi to jest piekło w każdej chwili życia. Nie da się.
nimi, czyli Tuskiem i Olechowskim? Nie, z Tuskiem. Czy Tuskiem? Nie, z Tuskiem i jego drużyną, czyli tam Schetyna, Edkonsolas, tak. Prawda? I wrażenia Olechowskiego były... Uwierz mi, że się nie da po prostu, więc do tej pory nie wiem, co oni mu zrobili tak naprawdę. Natomiast mając w pamięci potem własne doświadczenia, mogę się po części tylko domyślać. I wrażenia Olechowskiego mogły być podobne w takim razie? Z Olechowskim była trochę inna sytuacja, dlatego że ja przyznać się muszę do tego, że miałem, oczywiście nie decydujący, ale miałem pewien swój udział w tym, że Olechowski stracił swoją pozycję, dlatego że to był okres sporu o Niceę. A no tak. Olechowski stanął radykalnie po stronie przeciwników traktatu nicejskiego. On był kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Był, w ogóle. Tak, i ministrem finansów, i ministrem spraw zagranicznych. Ale w każdym razie powiedziałbym, że stanął w takim nurcie takiego, powiedziałbym, naiwnego europeizmu. Tak? To znaczy, że tu polskie interesy to w ogóle machnąć ręką, kant tyłka rozbić nie miało żadnego znaczenia. Tutaj trzeba się podporządkować i tyle, bo co my znaczymy. Co mnie doprowadzało do szału kompletnego. Rzeczywiście nie mogłem się zgodzić z tego rodzaju argumentacją, zwłaszcza, że myśmy mieli wszystkie instrumenty do obrony swojej pozycji wtedy z wetem włącznie, prawda? Więc, chociaż jeszcze nie byliśmy członkiem Unii. Prawda? Ale nas tak, ale... Czy już ale nas traktat, doproszono do... Traktat był tak sformułowany, że kraje, o których wiadomo, bo już będą w maju przyjęte, stały się formalnymi uczestnikami negocjacji równych praw. Więc myśmy, nie będąc członkiem Unii, mieli pełne prawa członka Unii w sprawie traktatu, prawda? I ten spór mój z Olechowskim Tusk wykorzystał bardzo zręcznie na temat polityki zagranicznej, dlatego że Tusk, zdając sobie sprawę z tego, że moja pozycja, to jeszcze biegło się przez aferę Rywina, że moja pozycja polityczna jest akurat bardzo silna, a Olechowskiego słabnie, stanął po mojej stronie, wsparł mnie w tym sporze. Myśmy napisali wtedy, czy ja napisałem z Sienkiewiczem taki tekst w Gazecie Wyborczej. Bartłomiejem? Tak, którego Gazeta Wyborcza się do dzisiaj wstydzi, prawda? To jest w obronie Europy i Nicei, czy coś takiego, taki fundamentalny, który został podpisany przeze mnie i przez Tuska, który stanowczo formułował taką optykę właśnie bronienia własnego interesu w Europie. I Tusk stanął po mojej stronie, a stając po mojej stronie, no, sprowadził tak naprawdę Olechowskiego do... Znaczy, Olechowski stał się petentem, prawda? To znaczy stał się kimś wyznającym poglądy odrzucone przez kierownictwo Platformy. W związku z tym jego rola bardzo zdecydowanie zmalała i w ten sposób Tusk mógł się go potem w następnym etapie bardzo prędko pozbyć. Zmusił go tak naprawdę do faktycznego wycofania się, nawet chyba do formalnego odejścia, prawda, dzięki temu. Więc to jest dobry przykład, bo on pokazuje, jak pewien problem prawdziwy, prawda, bo spór o traktat był wielkim sporem w Polsce i bardzo fundamentalnym o sposób definiowania polskich interesów w Europie. Tusk wykorzystał nie w perspektywie tego, żeby w tej sprawie zająć takie bądź inne stanowisko, bo zresztą zajął najpierw stanowisko takie, po czym zmienił wkrótce potem stanowisko na odrębne w tej sprawie. Natomiast wykorzystał genialnie do tego, żeby się rozprawić z kolejnym tenorem, prawda, którego chciał się od dłuższego czasu pozbyć. Więc to jest pewna umiejętność skutecznego wykorzystywania okazji do tego, ażeby niszczyć ludzi, prawda? By się ich pozbywać, by ich usuwać i tak dalej w polityce. Tak to mniej więcej wygląda. Wspomniał pan o aferze Rywina, to właśnie do tego chciałem przejść. Czytał pan w ogóle wtedy tego dnia Gazetę Wyborczą, kiedy się ukazał pierwszy tekst? No tak. To pamiętam dokładnie. Tak, czytałem. Udało się w ogóle powołać komisję. Ustawa za łapówkę. Tak, czyli tak, przychodzi Rywin do Michnika. Udało się powołać komisję, co było zaskakujące, prawda, że Miller się na to zgodził. A pamiętam, jak to się stało nawet, dokładnie, tak. Znaczy to myśmy byli, jak ta gazeta wyszła, bo to była weekendowa gazeta. Jakieś 27 grudnia. Więc tak, między musiał być weekend na pewno. Świąteczno-noworoczna. I myśmy byli, w niedzielę były takie audycje w Radiu Z, w których parę osób dyskutowało ze sobą o polityce. Ja tam w tym uczestniczyłem i pamiętam, że wyszedłem stamtąd razem z Wiesławem Walędziakiem i żeśmy szli przez Plac Trzech Krzyży
I rozmawialiśmy o tym tekście. On był wtedy w PiS-ie? On był wtedy w SKL-u. Nie, już w PiS-ie musiał być. PiS-ie. Tak, tak, bo najpierw w SKL-u, potem poszedł do PiS-u. Tak. I on mi mówi, wiesz się, że słuchaj, ten materiał w Gazecie Wyborczej to jest fantastyczny materiał na to, żeby zrobić komisję śledczą w Sejmie, wykorzystać po raz pierwszy tę instytucję, bo ona została wpisana do konstytucji, a nikt nigdy nie próbował jej wykorzystać, prawda? I jak szliśmy do Sejmu, to umówiliśmy się, że będziemy w kilku różnych miejscach jednocześnie pracować nad tym, żeby w tej sprawie powołać komisję śledczą. Ja był zdumiewająco słaby w tej sprawie. Okazało się, że nie próbował dość mizernie przeciwstawić się tej komisji śledczej, ale następnie, jak się okazało, wewnętrzne różne spory weselne, tak, z Markiem Borowskim chociażby. Tak, tak, i z Nałęczem. Tak, w Unii Pracy. W Unii Pracy, no ale bliski, tak, prawda, też tak. Obóz rządowy, więc spowodowały to, że w ostatecznym rozrachunku w SLD zwyciężyła przekonanie, że trzeba się zgodzić na komisję, bo ta komisja to będzie jedna wielka chucpa, fikcja i się skompromituje tylko i wyłącznie w krótkim czasie, prawda? Oni sobie dokładnie tak pomyśleli. No i potem się stało to wszystko, co się stało, czyli komisja, która i której historyczna rola w mniejszym stopniu polega na opisaniu wielkiej afery, choć to opisanie wielkiej afery ma też swoją wartość. Natomiast, a w większym na widowisku, tak? Na widowisku, które zlikwidowało ostatecznie partię postkomunistyczną w Polsce i pozbawiło ją zdolności rządzenia. W moim przekonaniu to był historyczny przełom, prawda? No to jednak wydawało się, że zlikwidowaliśmy komunizm, ale komunistów w Polsce, jak długo będą żyli, od władzy się odsunąć nie da. Oni stali się tak potęgą polityczną i afera Rywina sprawiła, że się udało to zrobić. Czyli to było wielkie osiągnięcie. Tomasz Nałęcz został przewodniczącym tej komisji wbrew Millerowi? Ja już tego nie pamiętam, wie pan dokładnie. Znaczy na pewno bez entuzjazmu, tak. Millera. Chyba nawet wbrew Millerowi, mi się wydaje. Chyba Kwaśniewski go po prostu wylansował wewnątrz klubu SLD. To ciekawe, bo on był obok pana i Ziobry jednym z takich największych detektywów w tej komisji. On był detektywem z jednym ograniczeniem. On był wobec mnie bardzo szczery. Ja muszę powiedzieć, że mi się z nim bardzo dobrze w tej komisji współpracowało. Zwłaszcza ze względu na jego szczerość. To jest w ogóle taki dość inteligentny i poczciwy człowiek. Niezdolny do świństwa jakiegoś wielkiego. Ale w związku z tym ja ceniłem u niego szczerość. On mnie kiedyś w kulminacji prac w aferze prac Komisji Rywina, on był wicemarszałkiem Sejmu jednocześnie, zaprosił mnie do swojego gabinetu wicemarszałka Sejmu i mówi do mnie tak, wie pan, no jest taki czas, że musimy już chyba szczerze porozmawiać. Mówię, o czym, panie marszałku, będziemy rozmawiać? No bo wie pan, bo jak pan rozumie, takie rozmowy się pamięta po latach. Wie pan, no każdy ma jakieś, pan też ma swoje ograniczenia w polityce, każdy ma jakieś swoje ograniczenia. Wie pan, no ja jestem historykiem, pan jest inteligentnym człowiekiem, wiemy doskonale, że polityka nie polega na tym, żeby się robić, co się chce, tylko że w polityce każdy ma jakieś swoje ograniczenia. I wie pan, nam się dobrze pracuje, pan też tak uważa, mówi do mnie w tej komisji. Ja mówię, tak, panie marszałku, świetnie nam się pracuje, bardzo cenię to pana przewodnictwo, to jest w ogóle, zapewnia pan możliwość działania, wykrywania, odkrywania faktów i tak dalej. Bardzo to sobie cenię, mówi pan, ale muszę panu powiedzieć, ja mam pewne ograniczenie. Ja nie mogę się dalej posunąć i chciałem, żeby pan mnie rozumiał, żeby pan nie miał do mnie z tego powodu pretensji. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby Kwaśniewski był winny. Rozumiem, panie marszałku. Ale już Leszek Miller mógł być, prawda? Absolutnie, tak. W ogóle, to już nie było, w ogóle żadnego problemu nie było, tak. Miller budził jakieś zdumiewające emocje w tej partii już wtedy. Na początku nie, ale oni chyba jakoś tam strasznie się pokłócili przy okazji tego jego rządu. Jego dyktatura chyba, ta jego wizja, że on będzie kanclerzem i dyktatorem, że wzbudziła tam straszne protesty. Opowiem panu inną anegdotkę, bardzo zabawną, która jest fajna, bo obrazuje właśnie poziom tych napięć po ich stronie w tamtym czasie. Nie pamiętam, który to rok, ale gdzieś to w trakcie afery Rywina. Ja dostaję, była taka nagroda, nie wiem, czy ona jest do tej pory, Mistrz Mowy Polskiej.
za te przesłuchania w aferze ten. To jacyś językoznawcy to przyznawali, że to tak dobrze po polsku. Ja i Oleksy, żeby była równowaga polityczna. I to się odbywa, ta impreza, jakaś idiotyczna gala w jakimś teatrze, już nie pamiętam, w jakimś teatrze warszawskim. No i tam się w związku z tym, że ja jestem, no to tam jakaś duża część kierownictwa Platformy, a że Oleksy, no to były premier, duża część kierownictwa SLD, takie mieszane towarzystwo, tam jest w tym teatrze, siedzi. My siedzimy z Oleksem w pierwszym rzędzie z żonami, a jeszcze inaczej, a między Oleksem a moją żoną w środku siedzi Miller, który jest chyba jeszcze premierem, mi się wydaje, tak. No jak jeszcze trwa afera, pewno, to pewnie tak. Na pewno jest premierem. To jakoś taka musiała być sytuacja. I Oleksy, który miał genialne poczucie humoru, ja go w ogóle bardzo lubiłem. Nawiasem mówiąc, z Małopolski. Pani świeci nad jego duszą z Nowego Sącza. Tak. Oleksy teatralnym, znaczy w teatralny sposób przez Millera wychyla się w stronę mojej żony, za Millerem z tyłu. Wychyla się, ale tak teatralnie się wychyla. I teatralnym szeptem, bo moja żona siedzi bliżej, siedzi bezpośrednio przy nim, a ja trochę dalej, takim teatralnym szeptem mówi: Pani Neli, dobrze, że panią widzę. Przecież niech pani wytłumaczy temu swojemu mężowi, żeby w końcu załatwił tego Millera. I się śmieje. A Miller trzęsie się po prostu ze złości. No więc to, tak, takie wyglądały, takie były zabawne rzeczy w tamtych latach. Też dzisiaj, niesamowite, no. Też dzisiaj nie do pomyślenia. Tak. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. W aferze Rywina ucierpiała też ponoć. Ja tego nie mogę wiedzieć, bo miałem 4-5 lat wtedy. Ponoć ucierpiała Gazeta Wyborcza, która podobno jak w latach 90. coś napisała, to wszyscy się bali. No gazeta ucierpiała strasznie i w tym nikt się na mnie obraził śmiertelnie i jest obrażony do dziś dnia. Myśmy byli bardzo zażyłej znajomości w latach 90. Ja go bardzo ceniłem. Czy tak rzeczywiście było, że w latach 90. jak Wyborcza coś napisała, to... No to jest pewna przesada, to jest pewien skrót myślowy, ale oczywiście no, problem polega na tym, że całe to śledztwo pokazało, że gazeta w tej sprawie zachowała się w sposób szalenie dwuznaczny, prawda? Znaczy środowisko gazety, że sam Michnik zachował się bardzo dwuznacznie. No ten raport, który ja napisałem, a włożyłem w to gigantyczną pracę i z takim ideą takiej totalnej bezstronności, no on pokazał ewidentnie, że tam gazeta weszła w te negocjacje korupcyjne w pewnym momencie, tylko oczywiście tamci byli sprawniejsi, ich oszukali i dopiero wtedy Michnik opublikował ten artykuł. No i to jak wyszło, no to oni się strasznie oburzyli, prawda? Oni się strasznie oburzyli, oni się nimi wstrząsnęło okropnie i no wie pan, wychodziły na przykład takie rzeczy w tych przesłuchaniach, że Jerzy Urban, który był przesłuchiwany jako świadek, bo tam miał jakiś swój udział w całej tej sprawie, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam jaki, przesłuchiwany przeze mnie w komisji akurat w tym momencie, na pytanie, kiedy ostatni raz w sprawie afery Wina kontaktował się z drugim świadkiem, z Adamem Michnikiem, a nie wolno było się świadkom kontaktować, bo to jest kodeks postępowania karnego. Komisja działała w oparciu o kodeks postępowania karnego. Jak to Urban w swoim stylu z jowialnym uśmiechem na twarzy odpowiada: jak to kiedy? Wczoraj wieczór. Postawiłem mu zająca. Zając biedak zjedliśmy go. Był bardzo smaczny. A pan nie bał się, że tak powiem, inaczej. Czy to nie było ryzyko znowu takie ze strony, z punktu widzenia interesów politycznych, że Platformie nie było bardzo daleko do Gazety Wyborczej, prawda? Pan z Platformy, chociaż wtedy pewnie jeszcze Gazeta Wyborcza wolała uniewolności, ale no, czy to nie było takie ryzyko, że uderza pan w sojusznika? No wiem. Że tak się wyrażę. Znaczy uderza. Znaczy, ja miałem z nimi jednocześnie bardzo dobre kontakty cały czas, natomiast to oni się na mnie obrazili.
ja uważam, że oni w ostatecznym zamku nie zrobili niczego aż tak złego w sprawie afery Rivina, żeby nie można im było tego wybaczyć. Natomiast w gruncie rzeczy to zostało trochę wszystko wyolbrzymione, prawda? Cała ta historia przez nich samych, wskutek takiego ich strasznego oburzenia. Oni nagle strasznie zaczęli tępić mój raport, wypisywać jakieś artykuły pod adresem tego raportu, okazywać jakąś strasznie daleko idącą złość. W moim przekonaniu niepotrzebnie na własną szkodę, bo tam były napisane fakty, które w ostateczności nie były dla nich pogrążające, bo oni nie wzięli udziału w aferze korupcyjnej. Tak? To nie jest tak, że oni robili korupcję, więc nie było ich o co oskarżać tak naprawdę. Raczej był problem stylu, problem pewnego sposobu wpływania na rzeczywistość, prawda? Ten, że gazeta z Millerem w tajnych negocjacjach w kancelarii premiera negocjuje to, co ma dostać, a czego ma nie dostać, prawda? To słynne pytanie Millera kierowane do Michnika w krytycznym momencie tych negocjacji, czy to, co się dostali, to wam wystarcza, prawda? To nagle zostało ujawnione, więc to wszystko było, ten entourage był dla gazety kompromitujący. Natomiast stosunek do gazety, czy w sprawie gazety należy napisać spokojnie, ale bezstronnie, czy też nie można ruszyć gazety, był bardzo zabawny rzecz, bo podzielił zupełnie innych dwóch członków komisji. Mnie i Zbyszka Ziobrę. Ponieważ pan mówi o bliskości Platformy. Ze Zbyszkiem Ziobrą zaczęliśmy pisać wspólny wniosek do raportu. Tak? I już mieliśmy bardzo zaawansowane komary. Trzeba by pokropić, tutaj mam taki płyn. Tak. Mieliśmy już bardzo zaawansowane prace. W pewnym momencie prace się urwały. Zbyszek zrezygnował całkowicie z pisania ze mną wspólnego raportu i zaczął pisać sam na własną rękę. Czemu? No, dowiedziałem się potem, bo on mi wtedy tego wprost nie powiedział. Jarosław Kaczyński kategorycznie zabronił uczestniczenia w pisaniu raportu, który by naraził na jakikolwiek szwank Gazetę Wyborczą, bo to może zaszkodzić partii. O proszę. No, dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy coś, no... Więc co, nie pan, polityka jest bardziej zawiła i bardziej skomplikowana niż w tych stereotypach. No, znaczy stereotypy są bardzo upraszczające i bardzo nieprawdziwe czasem, często. Natomiast ja, my się nie znamy, więc jeszcze znamy się parę godzin, więc pan słabo zna mój charakter, to znaczy liderzy Platformy z Tuskiem włącznie zdawali sobie sprawę z tego, że jakby co, to można mnie wykończyć, ale na pewno nie można mnie sobie podporządkować, prawda? To znaczy, no jak coś, ja chcę coś przeprowadzić i uważam, że to jest słuszne, to choćby 1000 partii mi kazało coś innego zrobić, to i tak to zrobię i to było wiadome. Więc jakby w tym sensie ja byłem w wyjątkowo komfortowej sytuacji, dlatego że ja wszystko, co robiłem w tej komisji, to robiłem na własną rękę, na własną odpowiedzialność, na własne sumienie, wyłącznie. Nigdy nikt mi nic nie kazał. Jakby mi ktoś próbował kazać, to bym po prostu nóż z kieszeni wyciągnął. Osiągnęliście, w ogóle czy to był wasz cel, to znaczy wykończyć SLD tą komisją? Nie, ten cel się pojawił w trakcie. W trakcie. Znaczy, na początku to było interesujące, że... Była okazja, to, tak? Się a potem się okazało, że jakby reakcja społeczna jest tak gigantyczna, że ten wstrząs, że dokonałeś pewien wstrząs społeczny, no bo nie bywało. Ja, dla mnie to było odkrycie, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy zupełnie. Znaczy to, że nagle się okazało, że to jest, że miliony ludzi siedzą przy telewizorze i ja na początku w to nie wierzyłem, a potem dostałem nie wiem już skąd dokładnie, ale te badania tak zwanej oglądalności, to było coś po prostu niebywałego. Znaczy najdroższe reklamy szły przy komisji Rivina, już tylko i wyłącznie. Lepsze, droższe niż przy wiadomościach. Znaczy to ciekawe, bo to nigdy więcej taki fenomen nie. Komisji śledczej się nie powtórzył. Wie pan, ta komisja śledcza i następne to jest po prostu jakiś żart. Wszystko tam, to było, wszystkie następne komisje śledcze to już były nie próba dojścia do czegoś, no tak. Nie próba ustalenia, tylko to już była... Miały gotowy scenariusz, tak. Szczerze miały mówiąc. Coś udowodnić, tak. Prawda? A wyjątkowość, tu pan trafił w dziesiątkę, wyjątkowość komisji Rivina polegała na tym, że nas powołano z niewiedzą o tym, co my możemy udowodnić. A z czasem widzieć oczywiście się politykę, okazało, że to jest świetna, dodatkowo świetny polityczny instrument do osłabienia postkomunistów, ale to jakby była jakby uboczna kwestia, zwłaszcza do osłabienia Millera, prawda? No, so. SLD dołuje w sondażach, wy jako Platforma wyszliście na czoło, PiS gdzieś tam za wami. Czy to było dla was, dla pana też, dla całej Platformy, czy szliście do podwójnych wyborów z nastawieniem będziemy partnerami PiS-u, albo PiS będzie naszym partnerem? To oczywiste.
Tak myśleliście przez cały czas. Znaczy ja mogę mówić za siebie, czy Tusk tak myślał, to nie wiem. W każdym razie mówił, że tak myśli, a czy tak myślał, to nie mam żadnego pojęcia. Ale wygląda na to, pan że pan tworzył tak, to ten znaczy, gigantyczny program przed wyborami. Ja stworzyłem program i to był tak naprawdę jedyny, strasznie zabawne, bo jedyny rząd tak naprawdę po 89 roku, który był perfekcyjnie przygotowany do rządzenia, to rząd, który nie powstał, prawda? Czyli PO-PiS. Czyli PO-PiS, rząd PO-PiS-u. To razem z PiS-em szykował pan program? W 2005 roku. W dużym stopniu przy pomocy niezależnych ekspertów, ale w znacznej części z ekspertami pisowskimi też, prawda? Tam były różne napięcia z nimi, ale co do zasady nie było jakiegoś fundamentalnego konfliktu z nimi. Ten rząd był możliwy. Problem polegał na czym innym. To trzeba dobrze rozumieć mechanizmy polityki. To znaczy problem polega na tym, że cała ta konstrukcja tego rządu oparta została o założenie, że wybory wygrywa Platforma. Tak. Przynajmniej te pierwsze, tak? Te pierwsze. Parlamentarne, prezydenckie nie były aż tak kluczowe. I bez wygrania wyborów parlamentarnych nagle znikał punkt ciężkości, który by miał spowodować, iżby ten rząd powstał, prawda? To znaczy to w taki sposób. Znaczy, wszyscy pozostali gracze w momencie, kiedy Platforma przegrała te wybory, nie mieli jakiegoś wielkiego zainteresowania w tym, żeby ten rząd powstał. Było im to co najmniej obojętne, tak? Znaczy, ani nie zależało na tym Kaczyńskiemu, na pewno nie zależało na tym Tuskowi, prawda? Nie zależało na tym szczególnie PiS-owi, to znaczy tak naprawdę spiritus movens z tego rządu mogłem być ja, ale ja, żeby móc być spiritus movens z tego rządu, musiałem mieć za sobą ten 1% przewagi Platformy nad PiS-em i wtedy wszystko by się układało, prawda? Tak. Ja z Kaczyńskim miałem takie rozmowy w jakiejś restauracji w Warszawie, już nie pamiętam. No to Jarek, to wiesz, te teczki, wszystko, ciebie to tak strasznie interesuje, to minister spraw wewnętrznych. Ty mnie proponujesz bycie ministrem spraw wewnętrznych. Mówię, tak, ja, jak będziesz minister spraw wewnętrznych, chcesz? Ja, był zachwycony. A jak to, pan... to by szło, ale się odwróciły role i nie było jak tego już ułożyć. Znaczy, nie było już sposobu na ułożenie tego. Pomysł, że Marcinkiewicz ma być premierem, no to w ogóle był jakiś absurd kompletny, prawda? Znaczy, słaba postać, nieprzygotowana do tego kompletnie, chaotyczna. Choć Kaczyński to zrobił jeszcze w dobrej wierze. Dzwonił zresztą do mnie przed tą nominacją, czy to jest dla mnie do zaakceptowania. Myślę, że jest do zaakceptowania, no ale to jest... Nie, to już nie mogło nic z tego wyjść. A jak zobaczył pan przed wyborami spod PiS-u z znikającą lodówką, więdącą maskotką, poczuł się pan, że zostaliście zdradzeni? Tak, przez... tak. Znaczy, to był pierwszy przypadek nieuczciwego PR-u w Polsce, taki na wielką skalę. Wymyślili to Bielan i Kamiński, to ludzie, tak, ówcześni PR-owcy Kaczyńskiego. Ludzie, którzy mają, powiedziałbym ostrożnie, żeby nikomu nie zrobić przykrości, ogólnie cyniczny światopogląd. Tak, powiedziałbym tak. Uniwersalnie cyniczny światopogląd. Tak, obaj. Co zresztą widać dzisiaj też. Tak, bardzo niedawno, chociażby w przypadku niedawno. Bielana. Tak, dokładnie. Tak. Więc oni to wymyślili. Kaczyński był zachwycony, bo mu to dało zwycięstwo, prawda? I uwierzył w ich olbrzymie możliwości jako speców od PR-u. A oni nie byli tutaj wielkimi specami od PR-u, tylko wymyślili rzecz, którą ja też mogłem wymyślić absolutnie, tylko nie chciałem wymyślać, bo uważałem, że stworzenie tego rządu jest rzeczą istotną, prawda? Myślał pan jeszcze językiem lat 90. Dokładnie, tak. A oni już myśleli językiem nowej epoki, XXI wieku. I jeżeli mamy z nimi stworzyć wspólnie rząd z Platformą, tak sobie wyobrażam, że oni musieli mówić Kaczyńskiemu, bo przecież przy tym nie byłem w żaden sposób, to zróbmy jedną podstawową rzecz. Najpierw w nich ostro walnijmy, żeby byli słabi. I to mi się nie mieściło w głowie, dlatego że ja z olbrzymim poświęceniem blokowałem wszystkie krytyki PiS-u w Platformie, które przecież wybuchały ciągle. Ja mówiłem, słuchajcie, mamy z nimi rząd robić razem, musimy budować zaufanie do nich, jakieś elementarne. Więc poczułem się strasznie zdradzony. Osobiście w zasadzie. Osobiście, bo pan... tak. Poczułem się strasznie zdradzony, tak. Oglądałem to rzeczywiście z takim poczuciem, że to jest rzecz, której powinienem był się spodziewać, a się nie spodziewałem i że coś takiego szalenie dojmującego, nieprzyjemnego. Lodówka mi się śniła po nocach potem, tak. Znaczy, lodówka jest moim traumatycznym wspomnieniem. Znaczy, lodówka jest jednak wspomnieniem pewnej politycznej nikczemności.
A wy, marketingowcy Platformy, mieli pomysł na tę kampanię, jakie, że spokojnie dociągnijmy, bo i tak mamy pierwsze miejsce? Tak. I to okay. był absurd, tak. I gdyby nie ten atak, to tak by było. To tak by było. Mhm. Wystarczyło, wie pan, 10 tysięcy głosów przewagi. Tylko tyle, nic więcej. Tak. Cały obóz miał przewagę murowaną. Tak. Natomiast tu chodziło o to, żeby te 10 tysięcy głosów mieć przewagi, minimalnie. Bo to by oznaczało, że Tusk nie mógłby zapobiec mojej nominacji na premiera, nawet gdyby bardzo chciał. A ta nominacja wywołałaby cały dalszy efekt. Nie wiem, jak ten rząd by długo trwał. Nie wiadomo, co by zrobił dla Polski. Nie wiadomo. Mógłby się okazać wywrotką w ciągu kilku miesięcy. Nie wiadomo. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tego już nigdy nie będę wiedział. Ale na pewno sytuacja rozwinęłaby się zupełnie inaczej, niż się rozwinęła. A gdyby Tusk został prezydentem? To już nic by nie zmieniło. Tak? Nie, myśli pan, że nie powstałby PiS? Nie, nie powstałby. Nie powstałby dlatego, że nie mógł powstać wokół Marcinkiewicza. To jest... on nie dysponował potem ani autorytetem, ani zdolnością konsolidacji ludzi, ani programem, ani niczym. No to było już nie do zbudowania tak naprawdę. W moim przekonaniu jest takie potoczne przekonanie, że to 2-0 spowodowało. No jakoś tam się przyczyniło, bo spowodowało wściekłość Tuska, prawda, niewątpliwie. Taką jego bardzo ostro, gdyby został prezydentem, to nie miałby powodów do takiej wściekłości, więc być może byłby bardzo bardziej przyjazny do tego konceptu. Ale w ostatecznym rozrachunku mi się wydaje, że i tak by to nie pojechało wtedy. Czyli musiała wygrać Platforma. To było to założenie i to założenie okazało się błędne. A dlaczego Tusk wybrał akurat wybory prezydenckie do kandydowania? No, wie pan, no to było dość proste, to znaczy... W przypadku, tylko powiem taką uwagę, w przypadku PiS-u wiadomo było, że jak Piotr Zaremba powiedział, Lech był sztandarem PiS-u, ale szefem był Jarosław. A tutaj zostało odwrócone to odwrócone, roli. Że tak. Pan był sztandarem, tak. A szef wystartował na prezydenta. No tak, ale to jakby problem w moim przekonaniu intencji ludzkich, to znaczy ja nigdy bym nie kandydował na prezydenta, choć wtedy na przykład... Krakowa pan kandydował. No ale to już w innej to sytuacji. To coś innego zupełnie. Też. Tak, no. Tak, i to już po przegranej było wielkiej, wcześniejszej. To na zasadzie takiego rezygnacji trochę z polityki centralnej, że może jednak zająć się polityką lokalną, prawda? Trochę inne motywacje. Ale nigdy bym nie kandydował na prezydenta państwa, bo mi się jednak wydawało, że to jest ta, jak Tusk kiedyś powiedział, rola pod żyrandolem, prawda? Że straszliwie frustrująca dla człowieka, który chce zmieniać rzeczywistość. Proszę pamiętać, że w Polsce prezydent to jest człowiek, który może wyłącznie sypać piasek rządowi w trybie, no tak. Jeśli chce istnieć, a sam niczego nie może zrobić. Więc to jest rola obrzydliwa pod każdym względem, z mojego punktu widzenia. Czyli nie do końca pan wie, czemu Tusk ją wybrał? Nie, znaczy, ponieważ, znaczy a Tusk z kolei za nic na świecie wtedy, w tamtych czasach, potem jak wiadomo zdanie zmienił, czy sytuacja go do tego zmusiła, nie chciał być premierem. Znaczy uważał, że to jest za skomplikowana rzecz, wymagająca trochę zbyt wielu poświęceń. Jarosław pracy. Kaczyński. Tak. A z perspektywy dokładnie jak ta sama jak Kaczyński, prawda? Natomiast, że z pozycji prezydenta to on nie będzie miał wiele pracy, ale będzie mógł kontrolować sytuację z bardzo silnymi instrumentami, a jakby co, to zawsze rządowi rokity podsypać piasku w szpychy, prawda? Jakby co, więc bo to prezydent do tego ma dużo, dużo instrumentów, więc powiedziałbym, że to myśmy wtedy we dwójkę jakby, był taki moment, żeśmy we dwójkę kierowali Platformą i w tej sprawie była między nami zgoda, tak? To znaczy, że ja nie chcę być prezydentem, on nie chce być premierem, no więc jakby była jasna sytuacja. Myślę, że to tego typu motywacja. A jeszcze przez chwilę toczyliście negocjacje z PiS-em, mimo wszystko. Czy to był już tylko taki... Nie, był taki moment kluczowy jeszcze, którego ja nie do końca rozumiem, ale... taka ostatnia rozmowa, w której już po nominacji Marcinkiewicza, w której był Tusk, ja, Marcinkiewicz i Kaczyński, żeśmy dość długo we czwórkę rozmawiali i w finale, ta rozmowa źle szła, ale w finale tej rozmowy Tusk, nie uzgadniając tego ze mną w ogóle, rzucił do Kaczyńskiego, a Tusk nie chciał już tego rządu wtedy bardzo wyraźnie, ale rzucił do Kaczyńskiego trochę tak na odczepnego, słuchaj, ja nie jestem entuzjastą tego rządu, wiesz, do, jeszcze tam pół żartem niby mówi tak, w Rokicie to ja nie ufam w ogóle. Ja takie niby pan wie, takie koleżeńskie stosunki, tak. Że można sobie taki dowcip rzucić do własnej obecności, ha, 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 jakie to śmieszne, prawda? Ale w takim razie, Jarek, to zróbmy tak, dajecie Rokicie to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i robimy ten rząd.
I Kaczyński powiedział, nie dajemy. No to do widzenia. Czy oficjalna obawa była taka, że resorty siłowe wszystkie w rękach tak, PiS-u, to zła rzecz? Budziło strach. I to była realna obawa? To była realna obawa, tak. To budziło strach. Znaczy Tusk się strasznie bał tego, a ja też uważałem, że to jest kompletnie nienaturalne, że o co im chodzi, tak? Znaczy dlaczego? Znaczy wszystkie resorty siłowe w swoim ręku, dlaczego? Co to za gra? Znaczy o co tu chodzi? Znaczy to nie podobało mi się to. Ale dla Tuska widać to było w ogóle, wtedy to zrozumiałem, że to był warunek sine qua non, prawda? To znaczy, że on na odczepnego już by powiedział, a róbcie ten popis, prawda? Pewnie i tak on się wywali w krótkim czasie, nic z tego na dłuższą metę nie będzie, ale spróbujcie. Ale daj okicie MSW. I powiedział nie. Nie. I potem dał temu prokuratorowi z Gdańska komunistycznemu to samo MSW Kaczmarkowi. Tak, Janusz Kaczmarek był... Tak, ministrem spraw wewnętrznych, który go wrobił w całą aferę przecież. No. Przez chwilę chyba tylko, no, przez prawda? Chwilę, no, ale wtedy potem... powstała ta afera z Krausem Kornatowskim, tak, i tak, tak dalej, tak. Która była pierwszym aktem upadku jego tak. rządu. Tak, no. Więc tu Kaczyński był wyjątkowo niekonsekwentny. A rola pana po upadku tych negocjacji? No to już była żadna, dlatego że rozpoczął się moment totalnej konfrontacji z PiS-em z dnia na dzień, który zarządził Tusk. To znaczy walimy w nich wszelkimi możliwymi... PiS też chętnie odpowiadał. No, coraz chętniej, powiedziałbym, ale zaczęło się od Platformy, to jest bardzo ważne, żeby to zdawać sobie z tego sprawę. To była koncepcja Tuska, prawda? Znaczy, że będziemy ich wykańczać. Że trzeba, kampania wyborcza nie może być tylko w czasie kampanii wyborczej, tylko kampania wyborcza będzie cały czas i to kampania wyborcza w najostrzejszych swoich przejawach każdego dnia rano. Prawda? Ja się tego nie nadawałem kompletnie. Znaczy, no, dla mnie tego rodzaju polityka była nasilającym się poczuciem, że tracę życie po prostu na rzeczy dla mnie nieistotne. Zda Kilowska odeszła do PiS-u? Zda odeszła w sposób taki, że została wyjątkowo upokorzona przez Tuska, to znaczy zarzucił jej nepotyzm w sposób nieuzasadniony i zmusił ją do odejścia. Dokładnie tak samo jak z Płażyńskim i z Olechowskim. A pan zrezygnował sam? Zrezygnowałem sam, ale już dużo później. Później, tak, w 2007. Później, ale te dwa lata, 2005-2007, to były najbardziej stracone lata mojego życia. To znaczy, moja działalność polityczna się skończyła tak naprawdę na przegranej Platformy w 2005 roku. Ja potem przychodziłem do Sejmu i czytałem powieści w ławach sejmowych, a kierunek, w którym szła polityka, budził moją narastającą niechęć, prawda? Głosował pan za samorozwiązaniem Sejmu 2007? Pewnie tak, bo to była chyba jakaś zaordynowana wspólna decyzja, nie? No nie pamiętam w ogóle tego jako coś istotnego, więc pewnie tak. A wiedział pan już wtedy, że nie będzie pan dalej kandydował? Nie, ale biłem się z tą myślą. No, znalazłem pretekst potem, pretekst taki, że jak pan wie, że moja żona minimalnie nadużyła mojego zaufania, nie mówiąc mi o tym, że zamierza przyjąć posadę w kancelarii prezydenta. Zresztą do dzisiaj się spieramy na ten temat, bo ona twierdzi, że mi mówiła. Aha. Tylko, że ja nie chciałem słuchać tego. Możliwe, że ona ma rację, nie wiem. W każdym bądź razie... A pan mówi, że to był pretekst. No to był pretekst oczywiście, no bo ja byłem już... ja byłem poza polityką w 2007 roku, to było publicznie niewidoczne, ale ja byłem poza polityką. Takich rzeczy się nie da opowiedzieć w sposób godny, da? To znaczy to wszystko, czego musiałem doświadczyć w tym krótkim czasie ze strony ludzi Tuska i jego ludzi, było doświadczeniem, po którym dokładnie wspomniałem nieżyjącego, znaczy jeszcze wtedy żyjącego Macieja Płażyńskiego, który im powiedział, słuchaj, nie da się. Zrozumiałem, że się nie da, że to jest bez sensu. I że ja się do tego nie nadaję, to znaczy, że to nie jest w ogóle moje poczucie sensu życia, że ja mam inne rzeczy do robienia w życiu. I absolutnie nie miałem ochoty, więc... Moja przygoda polityczna kończy się w 2005 roku,
Potem są dwa lata, które są, tak powiedzieć, luką w życiorysie i dwa lata później, no taką przejście pomiędzy jednym życiem a drugim, potem się rozpoczyna drugie, inne życie, nie gorsze od tamtego, choć inne. Ostatnie pytanie, bo rzeczywiście wieje, burza idzie. Parę tygodni temu Andrzej Duda mówił, że jest pan, byłby pan świetnym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Tak. Potem zadzwonił do mnie jego minister, że wiesz, Janek, bo prezydent cię bardzo ceni, nie obrazisz się o to, że coś takiego powiedział, widać kazał mu zadzwonić. Ja mówię, nie obrażę się, to bardzo sympatyczne było ze strony prezydenta. Tak. No dobrze, to tyle w takim razie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również, zmęczył mnie pan. Janek. Tego nie będzie słuchał takiego. Nie ma takich ludzi. Pan też żyje w jakiejś innej rzeczywistości anachroniczne, że ktoś tego będzie słuchał. Może 5-10 minut. Zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję.